A czemu nie na głos, babko? Cześć, witamy wszystkich. Dobrze, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Iwona Cugier i... Beata Zawisła. Beata Zawisła. Dzisiaj druga część skracza. Będziemy prowadzić ją we dwie. Nie możemy się rozstać, moi drodzy. Macie tu wyświetloną prezentację. Dzisiejszy temat: podwójne eksperymentować. Dlaczego to jest takie ważne? Krzysztof kiedyś miał webinar, na którym mówił właśnie o eksperymentowaniu i o tym, jakie to jest bardzo rozwijające dla dzieci. Także stwierdziłyśmy, że dziś troszeczkę pozwolimy wam eksperymentować. A cóż takiego będzie, mamy wypisane coś szczególnego, czyli generator prezentów, poprowadzi Beata, a później troszeczkę sobie porozumiemy. Nie wiem, czy warto poczekamy jeszcze na uczestników. Jest dwie minutki, że tak powiem, po czasie, dopiero więc może jeszcze jedną tam, dwie minutki poczekamy, żeby... Jest dwie minutki, że tak powiem, po czasie, dopiero więc może jeszcze jedną tam, dwie minutki poczekamy, żeby... Dobrze, jeszcze mam tylko pytanie, moi drodzy, czy wy nas dobrze słyszycie? Mi coś tutaj zacina się, nie wiem. O, super. Olga pisze, że nas słyszy. Będzie się wstrzymać. Jeszcze mam tylko pytanie. Super, super, że nas słyszycie. W takim razie już powoli będziemy chyba się, że tak powiem, zabierać do pracy. Jeżeli ktoś ma możliwość, to zachęcamy do tego, żeby razem z nami wykonywać sobie, jeżeli macie oczywiście w tym sensie, że macie możliwość, że macie komputer ze Scratchem, to możecie sobie równo z nami pracować, wtedy będzie wam łatwiej to zapamiętać, co zrobiliśmy i też będziecie jej przećwiczone. Jeżeli ktoś korzysta z Windows, czyli z jakiegoś urządzenia mobilnego, no to niestety ewentualnie będzie sobie oglądał i nie wiem, czy robił jakieś tam notatki, webinar będzie też nagrywany, więc będziecie mogli spokojnie go sobie obejrzeć i później to jeszcze raz przećwiczyć, gdyby ktoś chciał, tak? Dobrze, to słuchajcie, ja już zaczynam, bo widzę, że Iwonka chyba tu nam się troszeczkę jej audio rozsypało, ale niestety to są zasługi internetu, że czasami tak się dzieje, więc gdy na chwileczkę znikamy, to po prostu musicie być przez chwileczkę cierpliwi. My próbujemy się ogarnąć, żeby wszystko było w porządku. Ok, to ja zaczynam od pierwszej rzeczy, którą sobie zaplanowałam. Jak Iwona wstępnie powiedziała, jest to generator prezentów. Będziemy sobie tworzyć taki projekt, który będzie nam generował listę prezentów. Jak wiecie, wszyscy lubimy dostawać prezenty, lubią prezenty otrzymywać dzieciaki, ale też my dorośli też lubimy, tak? Dlatego też będziemy sobie tworzyć taki projekt, w którym będzie nasz program losował nam prezent, listę prezentów sobie sami stworzymy, a program będzie nam losował po prostu, który z prezentów dostaniemy, tak? No to zaczynamy sobie. Będziemy oczywiście robić projekt w Scratchu, dlatego też ja już mam Scratcha uruchomionego, zaraz wam pokażę, co będę robiła. Już, okej. Okay. Dobra. O co tego Scratcha? Pierwszą rzeczą, którą dzisiaj chciałabym zrobić, to ustawić sobie tło, ustawić sobie duszka. Duszka, czyli taką postać, która będzie nam generowała, będzie nam losowała te prezenty, tak? Zaczniemy sobie od duszka. Jeszcze małą chwilkę. Ja sobie tylko tu rozwinę. Gdyby ktoś na przykład stwierdził, że jest za szybko, potrzebuje jeszcze chwilę, żebyś tam dokończyć, to dawajcie znać na czacie. Po prostu będziemy wtedy albo coś jeszcze raz powtarzać, albo będziemy
po prostu czekać za wami, tak? Także w razie czego nie ma problemu, żebyście w razie czego dawajcie znać, tak? Że po prostu coś jest tam nie tak. Dobrze. Tak jak mówiłam, zaczniemy sobie od stworzenia tła. Tło tym razem, przypominam, tło wybiera się tutaj, korzystając z lewego panelu. Można wybrać tło na kilka sposobów. Z biblioteki, rysując samodzielnie, czytając tło z pliku, lub można zrobić sobie nowe tło, jakąś fotkę, jeżeli się posiada w kamerę w komputerze, tak? Ja natomiast chciałabym, żebyśmy dzisiaj zabrali sobie tło nie gotowe, nie zbliżone, spróbowali wpisać tło z pliku. W tym celu uruchomimy sobie stronę, bo chciałabym też Wam zwrócić uwagę na to, że i dzieciakom też chciałabym, żebyście zawsze zwracali uwagę, także tak powiem przy okazji, że korzystanie z odpowiednich źródeł, odpowiednich, czy że tak powiem dozwolonych, legalnych źródeł, żebyście też na to zwracali uwagę swoim dzieciakom, nawet od najmłodszych lat, bo jak wiadomo, dzieciaki wydaje im się, że to, co jest w internecie, to można bezkarnie, że tak powiem, pobierać te zdjęcia i gdzieś je publikować dalej. Także zwracajcie im na to uwagę. Dlatego ja dzisiaj polecam stronę pixabay.com. O, dobrze, strona się nazywa Pigaj. Już, ale jest tak, na stronie znajduje się
Teraz, moi drodzy, a teraz, moi drodzy, słyszycie mnie? O, super, super. O, dzięki, dobrze. To widocznie jakieś problemy. Jakieś problemy były chwilowe. Nie wiem, do którego momentu słyszeliście. Czy słyszeliście, widziałyście, chociaż z drugiej strony będzie nagranie, więc będzie można sobie odtworzyć. Rzeczą tą, którą zrobiłam i o której mówiłam i część osób nie widziała, to było to, że... Super, że macie. O, pięknie. Dobrze. Było to, że załadowałam sobie tło, tym razem było to tło z... Tym razem było to tło, już jeszcze się połączę tylko z aplikacją, bo mi się rozłączyło. Było to tło, które pobrałam sobie, moi drodzy, z internetu, tak? Oczywiście nie ma obowiązku pobierania do tego projektu tła z internetu, bo każdy sobie może zrobić, zrobić sobie jakoś swoje własne, ale chciałam wam pokazać sposób, że można też pobrać z internetu. Dobra, czyli dobra, czy możemy dalej? Czy wszystko jest w porządku i my możemy dalej? Super, dobra, okej. Okay. Dobra. Okej, okay, dobrze. Skoro możemy dalej, to działamy. Dobrze. Mamy, słuchajcie, w takim razie wybrane tło. Potrzebujemy teraz duszka. Duszka, który będzie nam rozdawał te prezenty. Tak? Może to być kotek, który jest, ale ja może wezmę sobie jakiegoś innego duszka. Usuwam zatem kota. Przypominam, żeby usunąć kotka, na niego prawym klawiszem myszy. I biorę sobie duszki. Następnie biorę sobie duszka z biblioteki już tym razem. Nie będziemy ze strony zabierać, chociaż oczywiście moglibyśmy. Dobra, to teraz słuchajcie, możemy zabrać sobie jakąś dowolną postać. Może być oczywiście jakaś fikcyjna postać, może być to cokolwiek. Sobie tutaj szukam jakiegoś człowieka, tylko chwileczkę, mi się tutaj przez chwilę się zacięło. Dobrze, już mi się ładuje. Ktoś pisze, że nadal brak. Czy tylko u Elwiry nadal brak, czy u wszystkich? Poproszę was o informację. Iwona pisze, że widzi i słyszy. Dobra, wybieram sobie z kategorii, tak, z bibliotekę mamy duszków przed sobą, mamy podzielone duszki na kategorie, zabrałam sobie, ponieważ żeby była to jakaś postać. Niech to będzie sobie jakaś, o może tańcząca Casey. Okej, klikam, wybieram sobie. Mam dziewczynę, która będzie mi losowała prezenty. Przypominam wam, że zwróćcie uwagę, że te prezenty są duże i na przykład gdybym miała ochotę powiększyć sobie moją postać, to do góry na szarym znajdziecie sobie cztery narzędzia i duplikuj, usuń, zwiększ i zmniejsz. Interesuje nas ten zwiększ, ten ze strzałeczkami na zewnątrz, który spowoduje, że moja postać będzie większa. Mam tą długo, aż będzie ona odpowiednich rozmiarów. Kliknę sobie na bok poza postać. Gdy poza postać, to wtedy mogę, gdy potrzebuję jeszcze zwiększyć, klikam z powrotem na zwiększ. I zwiększam sobie postać. Ok, mamy już wybraną za tą postać, mamy wybrane tło. Przechodzimy do układania skryptów. Skrypty będą tak właściwie dość proste, nie będzie aż nic tutaj dużego. W związku z tym, słuchajcie, chciałabym, żebyśmy zaczęli, aby nasz projekt startował wtedy, kiedy kliknę zieloną flagę, czyli z kategorii zdarzenia. Wybieram sobie, kiedy mam flagę. I co wtedy chciałabym zrobić? Chciałabym zrobić, żeby moja postać wiedziała, że wróżką, albo nadać jakieś imię, obojętnie co macie na myśli, jest drugą wróżką, która będzie rozdawała prezenty.
powiet, czyli to, żeby nam się wyświetliła tutaj informacja, będzie przez jakiś czas. Czyli może powiedzieć. Cześć. Która rozdaje grzecznym dzieciom. Oczywiście, co on sobie przeczytał, to będzie to zależało. Dobra. I teraz zwróćcie uwagę, prezenty, przepraszam, jeszcze tutaj poprawię tylko błędy. Prezenty. Dobrze. Zwróćcie uwagę, że jak wpisujecie dość długi tekst, to pamiętajcie zawsze o tym, żeby wydłużyć też czas tego wyświetlanego tekstu. Będzie dość długi, a mają je przeczytać dzieci. Zwróćcie uwagę, że one po prostu zdążą, tego tekst nam zginie, ale ja zawsze mówię moim dzieciom, że weźcie sobie, próbujcie, czy przez 2 sekundy to jest odpowiedni czas, czy może potrzeba 5 sekund, a może na to 3 sekundy. Żeby po prostu sobie sprawdzili, czy to jest, czy to dla nich jest wystarczająca ilość czasu. Dobrze. Cześć, jest wróżka, która rozdaje, jeszcze jednym, bo to zauważyłam, dobra, wróżka, która rozdaje prezenty grzesznym dzieciom. Dobra, mamy to. O, teraz chciałabym, żeby nasza postać, nasza moja bohaterka, moja Casey, chciałabym, żeby się kontaktowała z nami, korzystając, powstała jakaś interakcja, czyli żeby ona się kontaktowała z użytkownikami. Jest na przykład coś takiego, zapytaj, jakie jest twoje imię i czekaj. Ona ma się zapytać, jak masz na imię. Dobrze. I teraz chciałabym, żeby to było, jak na razie kliknę sobie zieloną flagę, to widzicie, mówi mi, jestem wróżką. Tak? I teraz widzicie, on czeka, jak mam na imię, że ja wpiszę mu tutaj moje imię, tak? I zatwierdzę odpowiedź albo tym haczykiem, albo po prostu dzieje. A chciałabym, żeby ta moja postać powitała mnie, czyli na przykład powiedziała do mnie coś, tak? Powiedziała do mnie, witaj. Tak? Czyli to dla dzieciaków to jest, słuchajcie, fajna rzecz, bo owszem, żyjemy klocka, odpowiedź, tak? Bo to, co będzie nam się wyświetlało, to, co było napisane, to, co ja napiszę, tak? Czyli chciałabym, żeby moja dziewczyna powiedziała. Przepraszam. Słuchajcie, chciałabym, żeby ona powiedziała witaj i moje imię, ale zwróćcie uwagę, że ja chciałabym. Tutaj ten klocek włożyć, jak ja tutaj ten klocek dopowiedz, tylko powie po prostu moje imię, czyli powie Beata. A chciałabym, żeby oni
Halo, halo. Totalnie. No dzisiaj jest totalnie prawda. No dokładnie. Tydzień temu prowadziłyśmy nic. No i przykro. A mnie słychać? Dobra, teraz ktoś pisze, zaczyna widać i słychać. Dobra, teraz jest okej, okej. Dobra, już wracam, już jestem u mnie w kraju. No zobaczcie, dziwnie. U Joli cały czas jest wszystko w porządku. Okej, dobra, już wracam do Was. Mam nadzieję, że będziecie mnie widzieć. Okej, dobra. Teraz słuchajcie. Nie wiem, pewnie tak. Powtórzę tą ostatnią sekwencję, którą tutaj zrobiłam. Dlaczego tutaj wstawiłam i połącz, i jeszcze jakąś odpowiedź. W tym celu, że chciałabym, żeby moja dziewczyna, która, że tak powiem, będzie rozdana, żeby ona powiedziała mi witaj i powiedziała witaj Beata, czyli witaj moje imię. Dlatego też użyłam kategorii wyrażenia słowa połącz i że mogłam połączyć w ten sposób i tekst pisany, i jeszcze dodatkowo jakąś odpowiedź. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało teraz. Klikam na zieloną flagę. Tak, jestem dobrą wróżką, więc jeszcze błędę, co ją poprawię. Dobra, jak masz na imię? Też mi gdzieś coś uciekło. Dobra, wpisuję Beata, zatwierdzam i on mówi, widzicie, pięknie mówi mi witaj Beata, tak? Dobra, jeszcze tylko dwa błędy poprawię i już wracam. Już my do dalej. Jest dobra wróżka. Super, dobra. I teraz zwróćcie uwagę jeszcze, że jak żeśmy wyświetlili sobie ten napis, taka kosmetyka, ale warto na nią zwracać uwagę, dzieciaki od początku, że tak powiem, dobrze pisały. Zobaczcie, jak mi się zwrócił na to, jak się wyświetla ten napis witaj Beata. O, widzicie, jest witaj, przecinek i od razu Beata nie ma spacji. Tak? Komputer sam nie wstawia spacji, dlatego też my musimy za niego to zrobić. Przecinku, po słowie witaj, trzeba wstawić sobie spacji, żeby oddzielało ten od razu Beata. Ok, mamy już naszą postać. Nasza postać nam się przywitała się z nami i nasza postać teraz zapytała nas, jak mamy na imię i nas powitała. Ładnie. To teraz chcemy dalej kontynuować, żeby nasza lub w jakikolwiek inny sposób. Ja mówię grzecznym dzieckiem, dlatego żeby nie było tak. I dla chłopaków, i dla dziewczyn. Czyli znowu z kategorii czujniki, znowu cię pytam. Czy jesteś? Założenie takie, że rozdajemy prezenty tylko grzecznym uczniom, tak? Tylko grzecznym uczniom. Także oczywiście. Można sobie inny sposób jakieś myśleć, ale chciałabym, żebyśmy ten sposób. Dobrze. I teraz, jeżeli mój uczeń, który siedzi przed komputerem, odpowie mi, że był grzeczny, czy tam, że jest grzeczny, to teraz to w tym przypadku damy mu, wylosujemy dla niego jakiś prezent. Tak? Natomiast w przeciwnym razie, czy gdy on powie, że napisze, że nie, albo coś innego napisze, no to wtedy mu nie damy tego prezentu, nie wylosujemy dla niego. Ale przecież tak naprawdę jeszcze nie mamy tych prezentów. Musimy sobie je stworzyć. Prezenty, listy prezentów stworzymy sobie. Tak, jest tu wypowiadane. Jak widzicie, tutaj na razie ona jest pusta, nie ma żadnych skryptów, żadnych nie ma. Musimy sobie je sami stworzyć, tak? Interesuje, które dotyczy tam jakichś punktów czy tym podobnych. Natomiast my stworzymy sobie listę. Utwórz listę. Klikam utwórz listę. Jak ma się nazywać lista? No, skoro będzie to lista prezentów, to nazwiemy sobie ją po prostu prezenty. Klikam. Czy dla wszystkich duszków? Mam tylko jednego duszka, więc kliknę, że OK dla wszystkich.
I zwróć uwagę, po lewej stronie ekranu pojawiła nam się taka lista z prezentami. Ona, jak na razie widzicie, jest pusta, szara. Tą listę tych prezentów można sobie przenieść w dowolne miejsce ekranu. Listę prezentów można sobie też rozszerzyć, ciągnąc kursorem myszy za prawy dolny narożnik, także można ją sobie, że jest potrzebna, to można ją sobie rozciągnąć, czyli z listą możemy w dowolnym miejscu ekranu, tam gdzie chcemy. Na razie zostawmy sobie ją na środku, za chwileczkę ją, że tak powiem, sobie schowamy, ale żeby nam było łatwiej do wpisywania. W ten sposób wpisuje się rzeczy, czyli wpisuje się to, co chcielibyśmy dostać, czyli gdzie ma wpisać prezenty. W lewym dolnym rogu znajdziecie na szarym tle taki plusik. Widzicie, pokazał nam się pierwszy z prezentów. Co mogliśmy dostać? Na przykład pierwszą rzeczą, którą chciałabym dostać, tu dzieciaki oczywiście myślałem sobie to, co im się podoba i to jest dla nich, że tak powiem, najprzyjemniejszy punkt tego projektu, no bo mogą sobie napisać to, co by chciały dostać. Dobrze, ja zacznę sobie od jakiegoś robota. Na przykład chcę dostać jakiś robot. Wpisałam robota i teraz chciałabym dodać kolejną rzecz. Znowu klikam sobie przez plusik. Co jeszcze chciałabym dostać? Może rower. Tak? Zatwierdzam kolejną rzecz i wypisuję sobie listę prezentów, którą mogłabym dostać. Może jakiś samochód. Dobrze. Jakąś wycieczkę. Można tutaj szczegółowo opisać, można ogólnie, to wszystko zależy od waszych dzieci, jak te. Może jakiegoś tableta. Dla żartów można sobie, nie dostaniemy nic, także to można sobie wpisać. Dzieciaki zresztą będą miały pełno pomysłów, że będą zawsze się pytały, czy mogą jeszcze wpisywać i będą chciały na to jak najwięcej czasu, ponieważ to mi się bardzo podoba. Dobra? I teraz tak, słuchaj. To jeszcze, jeszcze może jedną rzecz. Rzecz piszę sobie, co mogłabym sobie jeszcze wpisać. Okazuje się na przykład, że ktoś tutaj popełnił błąd, jakąś literówkę, tak? To zawsze można do danego miejsca wrócić. Klikając na tą linię, rower był błąd, mogę sobie kliknąć myszką i po prostu całkowicie wymazać, albo poprawić moje błędy, tak? Co na przykład, jeżeli nie chciałabym jednak tych kosmetyków dostać, czyli mogę też usunąć lekcję i klikając na krzyżyk, usuwam tą listę. Tak? Zwróć uwagę, że teraz lista zrobiła mi się średnio, że tak powiem, przedmiotowa. Siedem rzeczy mam, które chciałabym dostać od mojej wróżki. Widzicie, ta lista jest dosyć szeroka, ja sobie mogę ją w tym momencie zwężyć, tak? Także to, co mówiłam, tak, może nawet bardzo mocno zwężyć, wtedy kiepsko widać, a sobie przenieść, ale zwróćcie uwagę, ja też nie chciałabym, żeby ta lista prezentów była widoczna na samym początku, żeby ten osoba, która siedzi przed moim komputerem, żeby nie widziała, co ja mam, że tak powiem, do zaoferowania jej. Dlatego i listę prezenty, tak? Czyli na samym początku sobie listę prezenty. Są dwa sposoby, albo w ten sposób ukryć te prezenty, albo po prostu tutaj oznaczając. Klikam zieloną flagę, mam już, ponieważ klikam sobie ukryć listę prezenty, nie ma tutaj tych listyków, tak, tylko mi się pyta, mówił mi, że jest, mówiła mi moja dziewczyna, że jest dobrą wróżką, że masz na imię. Tak, sprawdzam, że wszystko jest w porządku. Dobra, czy jesteś grzecznym uczniem i w tym momencie mi się zatrzymało. I teraz, kolejną rzeczą, którą chciałabym zrobić, jest to, że muszę zweryfikować, co ktoś tu napisze, bo inaczej nic się nie wydarzy. Dlatego też muszę zweryfikować, co uczy użytkownik siedzący przez komputer, co mi tutaj w tej odpowiedzi na. Natomiast jeżeli powie, że nie, albo powie cokolwiek innego, to wtedy tego prezentu mu nie dam. Czyli weryfikuję, czy ta odpowiedź jest na tak, czy
czy jakakolwiek inna, czy z kategorii kontrola, biorą sobie pętlę, pętlę jeżeli i w przeciwnym razie, tak? Na razie są do mojego całego skryptu, tylko tutaj sobie tam na dole i dopiero wtedy ją dołączę. I teraz co? Jeżeli odpowiedź użytkownika siedzącego przed komputerem będzie tak, no to wtedy mu damy prezent. Odpowiedź już braliśmy dzisiaj. Odpowiedź była w kategorii czujniki. Potrzebujemy też, odpowiedź musi być tak, wtedy dajemy prezent. Musi być równa, więc kategorii wyrażenia. Zabieram sobie znak równości. I jeżeli odpowiedź jest równa, czyli wkładam sobie to tak jak poprzednio, przypominam, że zawsze najlepiej od prawej strony, wtedy nam się podświetli na biało to okienko, do którego chcę zapakować. Oczywiście w tym momencie nieważne, czy z prawej strony sobie to włożę, bo tak czy tak będzie dobrze. Jeżeli odpowiedź jest równa, tak. Was i wy też dzieciaki zawsze na to uczulajcie, że często się zdarza, że przed tym wyrazem wpisanym, który tutaj wpisaliście, zostawi te spacje. Jeżeli natomiast zostawi te spacje, żeby przyznać mi prezent, to ja muszę napisać spacja, wyraz tak i na przykład znowu spacja. Dlatego też uczulcie dzieciaki, żeby wymazały ten napis spacja, żeby ten spacja, przepraszam, nie ten napis, tylko żeby wymazały przed wyrazem i po wyrazie, tak? Dlatego, że gdy zostawimy spację, to wtedy będziemy musieli też tą spację, ale kto ma wiedzieć, czy ta spacja jest przed, czy po, czy tu i tu. Dlatego też uczulcie dzieciaki na to, żeby tą spację usunąć, bo przeważnie jest to, że robią i mówią, że im nie działa, bo niby, że piszą tak, ale komputer i tak im nie przyznaje prezentu. Dobrze. Kładę to tutaj do mojej pętli, jeżeli, tak? Do tej sześciokątnego też kładam sobie. Jeżeli odpowiedź jest równa tak, to co się ma wtedy wydarzyć? No to wtedy moja wróżka ma mnie pochwalić i ma mi przyznać prezent. Czyli z kategorii wygląd. Z kategorii wygląd. Ktoś pisze, że jest słaba jakość dźwięku. Nie wiem, czy to wina tego mojego komputera dzisiaj, który się buntuje, czy tylko to u Joanny się dzieje. Dobra, zaraz zobaczymy, czy tylko u Joanny, czy gdzieś jeszcze. Dobra, ktoś mówi, Iwonka pisze, że jest. Myślałam, że znowu wszyscy. A to wracamy w takim razie. Czyli jeżeli odpowiedź użytkownika siedzącego przed komputerem będzie z kategorii wygląd. Z kategorii wygląd. Bierzemy sobie powiedz. Co ma mi powiedzieć? No dobra, teraz nie wiem, czy nie uciekłam, znowu mi się pokazała informacja, że mi się wyłączyła kamera. Powiedzcie tylko, czy jest wszystko ok? Czy wszyscy mnie dobrze słychać? Bo mi się pojawiła informacja, że kamera moja się wyłączyła i że się włączyła z powrotem. I nie wiem, czy już widzicie mnie i słyszycie, czy mam chwileczkę poczekać. O. Widać i słychać. Super, dziękuję bardzo, Halina. Super. Pojawiła. Dobra, jest ok. Dobra, i teraz wracamy do naszego skryptu. To świetnie, dostaniesz wspaniały prezent. To świetnie, dostaniesz wspaniały prezent. O, to już kochamy się w kasie. Dobra. Że widzę i słyszę, super, dzięki bardzo. To świetnie, dostaniesz wspaniały prezent. Dobrze.
Możemy to zrobić, żeby nam to się wyświetlało przez dłuższy czas, 30 sekund, jakieś napięcie, to zróbmy to, żeby to wyświetlało się przez 5 sekund. Dodatkowo jeszcze dołóżmy czekanie, żeby była chwilka niepewności, cóż to będzie za prezent. Czyli czekaj, zróbmy sobie 2 sekundy. Tak? I teraz mam, musi mi powiedzieć, co ja dostałam za prezent. Czyli znowu z kategorii wybieram powiedz. I teraz mam mi powiedzieć, twój prezent to. I ma mi wylosować prezent z listy prezentów, którą sobie wcześniej stworzyłam. Skoro mam znowu połączyć, tak jak poprzednio, i tekst, który ja napiszę, i tekst, i prezent z listy prezentów, to też znowu muszę z kategorii wyrażenia użyć klocka połącz. Wiecie co, może ja to sobie będzie widoczne, a później sobie to zapakuję do pętli jeżeli. Tak? Czyli znowu wkładam do powiedz, wkładam połącz hello i word. Dobrze? W pierwszej części znowu mówię, piszę, przepraszam, to, co ma być napisane, czyli twój prezent to, dobra. Przypominam też o tym, żeby oddzielić od wyrazu to, oddzielić prezent, który wylosuje mi, o wstawieniu spacji, tak? Czyli my usuwamy spację, dlatego żeby nam komputer zaliczył taką odpowiedź, jaką chcemy, natomiast połącz wstawiamy, tak? Żeby się komuś nie pomyliło. Tutaj je usuwamy, żeby nie było tych spacji. Twój prezent to, natomiast dane chciałabym, żeby mi pokazał, żeby mi wyświetlił się jakiś element z listy prezentów. Zwróćcie uwagę, że element z listy prezentów to ten klocek. I teraz zobaczcie, tu jest trójkącik z rozwijaną listą. Jak kliknę sobie na rozwijalną listę, to zobaczcie, mam do wyboru. Mam mi pokazać pierwszy element, ostatni bądź losowy. Nie chcę zawsze pierwszego elementu. Pierwszy element z listy, bo to nie jest jeden, tylko pierwszy. Tu jest element o to, żeby to był losowy prezent z listy. Dobrze? I wkładam to do... I wkładam to, moi drodzy, do prawej strony, tak? Czyli mam teraz. Powiedz, żeby powiedział, twój prezent to i jakiś wylosowany, losowy element z listy prezenty. Tak? Tą listę cały czas mam zapisaną. Przypominam, że ukryliśmy ją sobie, żeby tutaj nam nie zawadzała powierzchni i podzieci, co mogą dostać, tak? Jeżeli będzie to robił jakiś inny uczestnik i kładę to do pętli, jeżeli, tak? Żeby nie w przeciwnym razie, tylko poczekaj. A co się ma stać w przeciwnym razie? No w przeciwnym razie powinnam powiedzieć, znowu powinnam powiedzieć przez jakiś czas, staraj się nas. Razem też dostaniesz prezent. Dobra. Super. Postaraj się, a następnym razem też dostaniesz prezent. Ok. Oczywiście teksty możecie sobie inne wpisać. Też zrobię to przez jeden. I ten prezent niech mi się też wylosuje przez dłuższą ilość czasu. Tam to podpinam sobie to pod mój gotowy skrypt, czyli pod zapytaj. I teraz już to będzie z naszego skryptu, dlatego też z kategorii kontrola. Zakończam nasz skrypt, czyli robię kropkę, że tak powiem, nad i. Zatrzymaj wszystko, tak? Czyli kiedy powie, sobie skończył mój projekt i zatrzymał. To wszystko się zatrzymało. I słuchajcie, jak to będzie działało. Sprawdzamy, jak to będzie działało. Patrzę na czacie, czy wszystko jest OK, ale wszystko jest OK. Dobra. To teraz słuchajcie. Kliknę zieloną flagę i sprawdzam. Przypominam sobie, żeby nam się to lepiej było widać, to tutaj mamy pełen ekran, tak? Pełen ekran. Dobra. Klikam na
zieloną flagę i... Czyli wita się ze mną. Super, mamy już. Czy jesteś grzecznym? Oczywiście. Tak, to świetnie. Dostajesz wspaniały prezent. Tak? Chwilka niepewności, nie ma prezentu. Twój prezent to, widzicie, tablet, tak? Dobra, to jeszcze przetestujmy to jeszcze raz. Czy jeżeli wpiszę cokolwiek innego, albo wpiszę z tą spacją, o której mówiłam, czy... Zobaczcie, teraz i widzicie, pisze mi postaraj się, a następnym razem też dostaniesz prezent, tak? Czyli jest napisane, że ma być o taka odpowiedź, musi być, nie może być z jakimiś spacjami, z czymkolwiek innym. Dobra, jeszcze raz przetestuję, czy jesteś grzecznym. Jeżeli wpiszę nie, super, pisze postaraj się, znaczy super, że super, że działa oczywiście, a nie, że super, że byłeś niegrzeczny, a teraz czy wylosuje nam następnym razem coś innego niż tam, który nam wylosował za pierwszym razem. Dobra, jak masz na imię? Urzucam. Dobra. Piszę tak. To świetnie, dostaniesz wspaniały prezent. Twój prezent to rower. Czyli widzicie, jeżeli ten, oczywiście może tak się zdarzyć, że ktoś wylosuje sobie i dwa razy ten prezent, więc się nie martwcie, bo tak się może zdarzyć, oczywiście to wtedy program będzie działał, ale jak już trzeci raz, czwarty raz robicie, to powinno coś innego wam wyskoczyć. Czasami tak się zdarza, że komputer będzie wam losował tą samą, zwłaszcza jak zrobić listę składającą się z trzech. Dobrze, słuchajcie, i na tym nasz projekt, żebyśmy zakończyli, tak? Nasz projekt. Za chwileczkę może udostępnię link, po to, żebyście już gotowy projekt mieli zrobiony, po to, żebyście mogli sobie w razie czego skorygować, gdyby ktoś czegoś tam nie zdążył zrobić, albo ktoś po prostu nie robił, bo nie miał możliwości dzisiaj razem ze mną tego robić, a chciałby sobie to, wie jak, jaki skrypt będzie gotowy, chciałby ze swoimi dzieciakami sobie to przećwiczyć, tak? Możecie im na zakończenie roku szkolnego rozdać, że tak powiem, wirtualne prezenty. Ja robiłam już z maklasami, to bardzo im się to podobało. Ok? To ja teraz ten mój projekt sobie udostępnię i przekażę wam link i w komentarzu i będziecie mogli sobie do zobaczyć gotowego. Czyli Iwonko, mogę cię prosić, to możesz teraz ty kontynuować, jeżeli jesteś. A ja w tym czasie udostępniam, wiem, że Iwona zaraz się pojawi. Dobra, Iwonko, czy jesteś? Dzisiaj jak na złość, bo jest za ciepło. I niestety nam coś tutaj się dzisiaj... Albo złośliwej rzeczy martwych. Dobrze. Dobra, to jeszcze wam udostępnię i link wam dam. Iwona, myślę, że do tego czasu się zjawi. Bo ja ją widzę, że ona jest, tylko że nie wiem, czy nie widzę jej. Znaczy się widzę, że jest, ale nie ma jej. Dobra, nazwa użytkownika, to ja jeszcze tylko wam na stronie internetowej po to, żebyście mogli go mieć gotowego u siebie też, tak? Można go sobie konto na Scratchu, mam nadzieję, że większość osób ma, a kto nawet nie ma konta na Scratchu, też może projekt sobie zobaczyć, tak? Stronę Scratch.edu myślę, że jest wam znana. Dobrze, czyli to napiszemy sobie, że to jest generator prezentów. Już wam udostępnię. Dobra.
czy nie widać już na tym? Ponownie. Halo? Projektu? Dobra. W tym momencie muszę się zalogować, ponieważ zapisała sobie mój projektor. Nie... zapisała sobie mój projektor. Nowy. A chciałabym go od razu zapisać sobie, więc nie muszę go zapisać na moim komputerze. Mogę go zapisać sobie w chmurze w internecie. Mogę go zapisać sobie w chmurze w internecie. Dobrze, jest Iwonka, dobrze, dobrze. Tylko ten mój projekt, bo już jestem zalogowana, wchodzę sobie. Już jestem zalogowana, wchodzę sobie tylko. Czy mnie widać jest to tak, data? Halo? Na moje konto wchodzę sobie i... Dobra, Iwonka, słyszę, że jesteś. Na konto wchodzę sobie i... Dobra, Iwonka, słyszę, że jesteś. No, a mnie słyszysz? Dobrze? Dzięki Ci bardzo za tą Twoją część. Dziwne te dzisiaj problemy techniczne pierwszy raz nam się zdarzyły. Myślę, że jakoś tam pociągniemy. Generalnie faktycznie głos przerywał nas po raz. To doskonale słychać. Moi drodzy, przejdziemy teraz w takim razie. No. Rzeczy niematerialne są złośliwe często. Przejdziemy dzisiaj do rysowania. Zaczynam rysowanie z dziećmi najpierw trenując offline. Za momencik udostępnię swój pulpit, żebyście mogli widzieć, w jaki sposób to wszystko wygląda. Coś się zacięło, pisze Hania. No niestety. Okej, no to świetnie. No niestety trzeba nieraz restartować program. Może jak mówię, że pierwszy raz nam się to zdarza. Ostatnio tydzień temu, gdyśmy prowadziły, było idealnie, nie było żadnych takiego typu niespodzianek. Zaczęłam mówić o planie, o tym, że rysować uczę właśnie na tej zasadzie. Chcę Wam pokazać, jak to później przenoszę na Scratcha.
cały czas widzieli ten krótki. Także jeszcze chwileczkę. Może jakieś pytania w tym czasie. Jeszcze a propos generatora, wszystko zrozumiałyście. Okej. Trzeci raz muszę zachować ten pulpit. Nie mogę spodzielić ekranu. Cały czas trwało połączenie. Chwilkę cierpliwości. Dzisiaj generalnie też chciałabym, mam nadzieję, że umożliwi nam to łącze, troszeczkę przekazać to właśnie na temat tego korpusu i pokazać, jak to wszystko działa. No bo tam jest bardzo dużo rysowania. Chyba będę musiała jeszcze raz się odświeżyć. To dobrze, może Iwonko, ty się, że tak powiem, startuj jeszcze raz, bo to chyba najlepsze rozwiązanie. A wy, jeżeli macie jakieś pytania do tego generatora prezentów, to jest teraz chwila na to, żeby je zadać na czacie. Ja spróbuję się wam odpisać, gdyby ktoś coś potrzebował. A słyszycie mnie w ogóle? Tak, podzielenie tam pipa, jak stoi. Cały czas. A? Cały czas mieli. Czy tam nie mówię, było z tym spółdzielnym? Pytam, dlaczego w tym czasie uczestniczki przy Majomie, czy tam uczestniczki, przepraszam, czy na uczestniczenie do tego ostatniego projektu pojazdu. Wysłałam wam link do gotowego projektu, tego bym na kartę. Można go sobie skopiować gdzieś i go sobie stąd zapisać. Dobrze, pytań raczej nie ma, bo nikt nic nie pisze. Pytań nie ma, a ja się próbuję połączyć. I nic z tego nie zapisać. Dobrze. Dobrze. Aplikacja nie chce może dzisiaj teraz zadziałać. Piszę, że próbuję połączyć i nie daje rady. Piszę, że próbuję połączyć i nie daje rady. Restartowanie nic nie daje niestety, a bez tego nic. Nie pociągniemy. A wylogowała się Iwona i weszłaś jeszcze raz, tak? A wylogowała się Iwona i weszłaś. Właśnie, że się nie wylogowałam, tylko odświeżyłam. Aha. Bo ja wtedy wyszłam i weszłam odmowę. I to ja wtedy nie zadziałam. Wyszłam i weszłam odmowę. I to mi zadziałam. Ale tu nie ma wylogowania się przecież. Nie, przepraszam, no zamknęłam okno i jeszcze raz weszłam. Dobrze, widzicie? Jakieś nam mamy dzisiaj trudności, słuchajcie. Dobra, słyszał i widzę, mówi Aldona. No więc właśnie, dziwny. Tylko chodzi o to, rozumiemy, tym razem widać i słychać, moi drodzy, ale niestety Iwona chciała wam pokazać i nie może udostępnić swojego pulpitu, czyli nie może wam pokazać tego, co chce wam pokazać, tak? Tak jak ja wam pokazywałam mój projekt skreczowy, także ona też chciała w ten sposób zrobić. Musimy chwilkę poczekać. Może?
Dobrze, widzę, już Iwona się pojawia, za chwileczkę pewnie będzie ją widać i zobaczymy, czy tym razem się uda. Dobra. Jestem. Widzę. O, wreszcie, czwarty raz się udało. O, jest okej. No cóż, to mi cierpliwość, moi drodzy, do technologii, jak to widać. Idzie wpadać w panikę. Chociaż jest to, powiem krótko, bardzo denerwujące, że nie użyję innych słów. Słuchajcie, zaczniemy, tak jak mówiłam, zaczynam zawsze naukę rysowania offline'u, czyli zabieram dzieci na jakiś spacerek i każę im wyobrazić sobie, że mają narysować, że ich stopy zostawiają jakiś ślad, no jakąś figurę geometryczną. No zaczynam najczęściej od najprostszej, później wracając do naszej pracowni. Mówię, że będziemy starali się teraz to, co robiliśmy offline, zamienić na rysowanie w Sketchu. No i otwieramy sobie wtedy projekt Sketchowy. Zawsze dobrym zwyczajem jest ten projekt na początku nazwać, ponieważ ja mam zamiar rysować dzieci kwadrat, no więc nazywam projekt kwadratem. Okej. I teraz dzieci zastanawiają się, co należy zrobić, jeśli chcą coś narysować. No, na podstawie tych czynności, które wykonywali na korytarzu, mówią, że no, potrzeba im jakiegoś miejsca, na którym będą rysować. No, naszym miejscem tutaj jest oczywiście nasza scena. I na tej scenie, żeby coś narysować, potrzebują jakiegoś narzędzia. Dzieci w kategoriach szukają narzędzia, zauważają szybko, że jest to pisak. No i teraz kwestia, jak zacząć rysować. No, żeby narysować coś, to trzeba pisak oczywiście przyłożyć. Przykładamy pisak, ale przyłożenie pisaka nic tam nie narysuje. W związku z tym kolejne pytanie, co zrobić, żeby ten motyw zostawił jakiś trwały ślad. I ta ręka albo kotek się przesuwa, w zależności do czego się odwołujemy. No i wracamy do kategorii ruchu. Patrzę, czy wszystko widać i słychać, jest ok? Tak, jest ok. Jak w razie czego ja będę monitorować, gdyby się okazało, że coś jest nie tak. Jest ok. Jak w razie czego ja będę monitorować? Dobrze, przełączamy. Tu świetnie jest od razu zacząć omawiać właściwości kwadratu i zarówno i na boisku, i teraz przechodząc do programu Sketch, możemy najpierw sprawdzić, co takiego się stanie, jeśli przyłożymy pisak, nie ma te 10 kroków warto, to tutaj sprawdzać poszczególne etapy. Ja zamieniłam na to, ale może nawet dobrze by było na początku pozwolić sprawdzić dzieciom, jak wygląda z tą domyślną wartością. Oczywiście klikam tu na ten zielony klocek, dlatego że nie mam jeszcze momentu, który pozwoliłby mi, klocka, który pozwoliłby mi startować to zielone flagi. Ten klocek, jak pamiętacie, jest z zdarzenia. Każdy klocek zresztą zawsze można sprawdzić, jak działa, klikając po prostu bezpośrednio na niego. No i cóż, mamy przyłożony pisek, przesunął o 10 kroków, ale widzieliście, że to był ruch bardzo minimalny. W związku z tym pytamy dzieci, co zrobić, żeby pytamy w ogóle, czy ta linia na pewno jest. Żeby to potwierdzić, kostkę można przesunąć. No dzieci od razu stwierdzą, że ta linia kwadratu jest bardzo mała i fajnie by było, żeby ten kwadrat miał większy bok. Z
związku z tym zrobić zazwyczaj dzieci od razu nam powiedzą, że warto zbić ilość kroków. I wtedy ta linia będzie dłuższa. Oczywiście taki kwadrat może budować tam nie tylko kotek, może każdy dowolny duszek. Ja na razie zostawię kotka, a dlaczego? Dlatego, żeby było widać, jak ten kotek wraca się podczas rysowania figury. Jeśli bym użyła nie słychać cię. A mnie słyszy, no nie słychać, nie słychać. Sprzętem, moi drodzy. No dzisiaj naprawdę, chyba jest za duży upał. Ja widzę, ale nie słyszę, moi drodzy. Coś się stało, Iwonka, ja cię nie słyszę. Nie słyszę, ale widzę. No to tak jak ja. No dziś naprawdę. Okej, zobaczymy. Czy teraz nam się uda połączyć? Halo, halo, słychać? Teraz cię słychać i widać. Teraz cię słychać i widać. Okej, no to niestety, ale jesteśmy z kamerami. Trzeba przeprosić uczestników. Niesamowite, chyba będę musiała sposób będę aplikacji, ale najpierw z innymi, którzy korzystali, czy wszystko było ok. Oczywiście dzięki odświeżeniu zniknął mi ekran. Mam nadzieję, że nie będę 10 razy to odzyskiwać, bo to już też. O! Niesamowite. Dobrze, moi drodzy. W takim razie wracamy do... No dzisiaj mieszkańca świata. Dzisiaj mieszka świata. Słucham? Mówię, dzisiaj mistrzostwo świata z tym rozłączaniem się. Rozłączaniem się.
Gdy będzie mój charakter, to nie wiem, czy bym nie zrezygnowała, ale nie uciekła po prostu. Dobrze, dziewczyny. Dotarliśmy, bo chyba nie mamy żadnego pana. Zobacz, jeden bok kwadratu. Pytałam, mówiłam, że dzieci pytam później, co musi zrobić kotek, żeby zacząć rysować drugi bok. No dzieci, tak, ponieważ miały już doświadczenie po slajdzie, mówią, że nada obrót. No i teraz kwestia stopni. Jak wiadomo, na podstawie programowej dawno nie uczyłam w sumie w 1-3, chociaż kiedyś pracowałam 1-3. Nie ma chyba tak szczegółowo kontroli, nie wiem, Beatko, czy dzieci, które przychodzą do czwartej klasy, a ty uczysz matematyki, mają pojęcie na temat kątów, czy tylko 90 stopni kojarzą? Tylko, raczej tylko 90 stopni. Beata, czyżby znowu nie było mi nagrywać? Raczej tylko 90 stopni. Raczej tylko, właśnie. No czyli te 90 stopni będą kojarzyć, ale możemy przecież im pokazać, jak będzie wyglądał obrót o 15 stopni. Jak widzicie, dalszą część linii, czyli od razu możemy zauważyć, a raczej dzieci zauważą, byśmy chcieli, żeby za każdym razem kotek budował wszystko z początku. W związku z tym nawiązujemy do offline'u i mówimy, co chcemy, pytamy, co musimy zrobić, żeby za każdym razem coś zaczynać od początku. No dzieci powiedzą, że pusta kartka. No i w związku z tym, gdzie znaleźć tą pustą kartkę? No jest to w pisaku, jest to klocek wyczyść. Oczywiście ta pusta kartka ma być na początku, czyli dajemy wyczyść zaraz po zielonej klatce. Chcę powiedzieć kilka rzeczy na temat ustawienia kostka. Mianowicie chcielibyśmy, żeby ono może zawsze z środka ekranu, a od innego miejsca, to w zależności, gdzie, przepraszam, dzieci sobie życzą, jest to możliwe. W kategorii lub mamy taki klocek, idź do. Ten klocek jest bardzo fajny, dlatego że on pozwala też płytniej na różnego typu animacje, przemieszczanie się dusku. Jak wystarczy czas, to Wam pokażę. Środek sceny to jest punkt 0,0. Chyba popiję, bo też nie trafię. No i warto jeszcze ustawić, żeby ten kotek rysował tak zwany prosty kwadrat, to znaczy ustawić mu kierunek na 90. Jak kliknę na ten kotek, od razu kotek mi się w tym kierunku ustawi. Ustawienie kotka można też zmienić, klikając na to i. Macie taki zegar. No, my sobie zostawimy może te 90 stopni. O, 95 mi wyszło. No, ale to nieważne, to już dzieci wiedzą. Wpisujemy kąt 90 stopni. I oczywiście kotek narysował linię i ustawił się o 90 stopni w dół. Oczywiście mogę w tym klocku chyba troszeczkę te problemy techniczne nie wytrąciły. O, widać wyraźnie. Zrobił jeden bok i obrócił się o 90 stopni. To można z tymi kątami oczywiście pokombinować, tak jak dzisiaj mamy eksperymentować. Czyli sprawdzać, jak wszystko. Oczywiście następny bok to jest kwestia przesunięcia kolejnego klocka. Przesuwamy znowu o 100 kroków. I tu musimy oczywiście dzieci zapytać, dlaczego 100 kroków. Chcemy rysować kwadrat, czyli wiadomo, że wartość
przesunięcia, czyli inaczej długość boku będzie taka sama. No i dodajemy kolejny obrót. I w ten sposób powstaną nam dwa boki. Dzieci automatycznie będą dokładać klocki, żeby kolejne boki nam powstały. I teraz kwestia ostatniego klocka, czyli obrotu. Czy ten obrót jest tu potrzebny, czy nie jest potrzebny? Oczywiście kotek nie musi się obrócić, bo wszystko na rysie. W ten sposób prowadzę właściwości kwadratu, czyli dzieci na zasadzie eksperymentowania sprawdzają rysowanie poszczególnych obrotów. To jest świetna sprawa, mianowicie, no, przepraszam, nie wpisałam odpowiednich kątów. Jeśli tu wyczyścimy, to też oczywiście nam to wszystko da radę zrobić. Kostkę ustawiamy. Ustawiamy mu kierunek. Jak widzicie, jeśli nie ma na końcu obrotu, skończy rysować obrócony mostką w górę. Może do tego klocka troszeczkę trudniej będzie dzieciom wyjaśnić, a raczej naprowadzić na to, że zamiast tych wszystkich klocków, jest ich w tej chwili 8, to 2 z nich. Pytamy dzieci, co takiego się powie tych klocków. Dzieci zauważą, że są, jest to para klocków przesuń i obróć. Prosimy o sprawdzenie, ile razy się to powtarza. No, powtarza się 4 razy. W związku z tym pytamy, czy znają taki klocek, który pozwala nam powtórzyć coś 4 razy. Możemy poprosić dzieci, żeby sobie wyczytały te kategorie. Znając, zapewne prawdą, że w kontroli jest coś takiego, jak powtórz. To prawda 10 razy, ale nie 4 razy. Tu trzeba zawsze dzieciom przypomnieć, że odhaczamy klocki, ciągnąc od dołu. No i sprawdzamy, czy to wyjdzie. Dlaczego tak długo narysował i dużo się brakło? No dlatego, że zostawiliśmy 10. Dzieciom bardzo się podoba takie eksperymentowanie. W ogóle dzieci startują na rysowanie. Sprawdzam powoli, jest ok, widzę, nic się nie buntuje, że ktoś nie działa. Ten kwadrat, moi drodzy, również jest możliwy do narysowania na oporze, o którym wspomniałam, jak próbowałam udostępnić półki. Nie wiem, czy macie konta na oporze. Super strona, na której jest masa samouczków. Te samouczki pozwalają nam na wszelakiego typu aktywność. Moje konto jest kontem nauczycielskim, dlatego mam tutaj tak zwane sekcje. Sekcje, czyli klasy, od razu mi się pojawiły. Opowiem wam tylko o nich, ale znajdziemy w katalogu. I mamy sekcje. Rysowania, Anna i Elsa z Arendel najpierw prosi dzieci o utworzenie pojedynczej linii. Generalnie moglibyśmy nawet zamiast zacząć rysować skryciu, najpierw włączyć sobie Annę i Elsę. Co prawda tu są nieco inne wartości, bo na przykład zamiast kroku są piksele,
ale możemy przy okazji wprowadzić pojęcie definicji pikseli, czyli najmniejszego punktu w obrazie cyfrowym i sprawdzić, ile te 100 pikseli, jaka to jest długość. Tutaj dużym ułatwieniem jest to, że linia jest narysowana, w zasadzie widzimy. I od linii przechodzimy właśnie do kolejnych etapów. Tak jak mieliśmy, tu mamy przejście określonej długości, obrót i znowu przejście. Skąd te klocki miałżdżyczne, tutaj papierka mi wyjaśniała, także komputer zapamiętał to wszystko. Kwadrat mamy bodajże na czwartym poziomie, on nawet na trzecim. Z tym, że to jest ten kwadrat pierwszy, gdzie jeszcze nie mamy zastąpienia pomocą powtórzenia. No i to sytuacja, którą mamy też z kresu. Powtórzenie pewnej rzeczy. Zastąpiła. W dalszej części kooperuje nam tworzenie wszelakiego typu. Jesteście, bo nie widzę. Słuchajcie, chyba znowu Iwonka nam się rozłączyła. Ja jej przynajmniej nie słyszę. Widzę za to, co pokazuje na ekranie. Teraz mi się rozłączyło. Ale nie tylko ja, bo jeszcze trzy inne osoby. Iwonko, słyszysz nas? No, mnie słychać. Właśnie. Ja sobie wideo wyłączyłam, drodzy, po to, żeby nie obciążać komputera, dlatego mnie nie widzicie, tylko chciałabym, żebyście mnie słyszeli. Dlatego mnie jako obrazu mojego nie zobaczycie, bo już tak się tnie, że...
Dobra, spróbujemy Iwonkę. Iwonko, Iwonko, nie słyszymy Cię. Iwonko, nic nie widzimy. Zawka, czy ja wracam do siebie? Zawka? Teraz Cię słyszę. No ślicznie. To ja nawet nie miałam możliwości sprawdzenia, bo jak czekałam, wracałam do programu. Jak wracałam do programu, to było wszystko ok. Widziałam siebie, tylko nie zauważyłam, że muszę wstawić, czyli tak. Od razu mi się zaczął. Tak. Długo to trwało, bo teraz jest problem. Nie wiem. W którym miejscu z uczestnikami się jakby rozłączyłam. Tak. Możesz mi powiedzieć, w którym miejscu przestało myście mieć wizję i konie? Ostatnio zatrzymałyśmy się na zadaniu na koto? Jeszcze raz? Tak, na kod org. Tak, na kod org. Na kod org. Ale kwadra? Kwadra widzieliśmy. Nie widzieliśmy tego następnego zadania po kwadracie. Nie pamiętam, który to był. Dobrze, dziękuję. To teraz nie wiem, czy na telefon, czy jakąś inaczej to faktycznie bardzo ten program jest dziś upierdliwy. Kwadrat, czyli moi drodzy, był na trzecim poziomie, moje drogie, ale kwadrat w wersji skróconej, w sensie zastosowanie powtórzeń, był to poziom czwarty. Myślę, że to widziałyście w takim razie. Ja zaczęłam później mówić o rysunku z kwadratu. Jest to poziom piąty i poziom szósty. Pytam dzieci wtedy, w którym miejscu oj, oj, dziś naprawdę. Urządzenia spłatają nam figle. Ja znów nie słyszę Iwony.
Nie wiem, ja nie wiem, czy tak mamy dzisiaj pracować. Beata? Halo? Czy wy słyszycie Iwonę? Czy wy słyszycie Iwonę? A ty nie słyszysz, bo ona naprawdę powoli zaczynam się denerwować. Myślałam, że to tylko będzie epizod. Teraz jesteś, Iwonka. Czy słucham się znowu nie źródnie było? A słychać? Można kontynuować. Można kontynuować. Okej, okay, tylko oczywiście teraz problem, że się pięknie włączył, że pulpit nasz pełen. Już się udostępni. Jest udostępniony i teraz wertam cały czas na prawo. Serce mi się ściska, kiedy następny raz się wyłączy. Skończyłyśmy na tych kwadratach. Powiedziałam, że zazwyczaj dzieci pytam, w którym miejscu mamy skrypt pozwalający na narysowanie kwadratów. Dzieci zauważają, że jest to ta szara część. Będę nerwowo przełączać raz po raz, żeby widzieć, czym nie widzicie. Pytam, ile tych kwadratów jest. Dzieci zauważają, że są to 3 kwadraty, w związku z tym wpisujemy liczbę 3, a później o ile należy się obrócić. Chodzi o ten klocek. Pytam, po co on jest. Oczywiście, gdyby tego klocka nie było, kwadrat byłby rysowany jeden na drugi. I uruchamiamy. I jest piękny rysunek. Dalej jest rysunek 10 kwadratów. Zasada jest identyczna jak była, czyli też bloczek, który pozwala narysować jeden kwadrat. Powtórzeń po 10 kwadratów, no i skręt. Nie wiem, ja nie widzę znowu Iwonki. I nie słyszę, ale już widzę, że włącza sobie. Tak, bez dźwięku i głosu. Właśnie też to zauważyłam. Ach, coś nam nadaje dzisiaj. I coś na mnie idzie. Dobra, Iwonka pewnie odświeżyła się i wyszła na chwileczkę, zaraz się pojawi. Słuchajcie, trudno, o widzę, że Iwona wróciła. Trudno się naprawdę prowadzi, jeżeli to człowiek musi myśleć o tym, nie tylko o tym, co prowadzi, ale sprawdzać i myśleć, co zrobić, żeby było go widać i słychać. Dla was oglądających jest to pewnie denerwujące, no ale nic nie mamy na to wpływu. Ja zawsze moim dzieciom mówię, że tablety i komputery to uczą dzieci cierpliwości, bo tak naprawdę często też tak jest, że one by chciały już, a to się musi chwilę padować.
Chwilkę poczekamy. Dobra, jesteś Iwonko. Bata? Tak, jestem Iwonko. No dobrze, to zrobię, w takim stanie człowiek będzie prowadzić. No to troszeczkę specjalnie na wylatko tam dzisiaj. Tydzień temu idealnie, a no. Dzisiaj szok. Ale mi to szok. Na pewno mamy... Sama mi też nie działa. Myślę, że to jest problem z aplikacją, ale czemu akurat dzisiaj? No cóż. Dobrze, widzimy twój ekran. Ja znów nie widzę i nie słyszę, znaczy nie słyszę Iwonki, jej obraz widzę, teraz też go nie widzę. Nie wiem, co tu się dzisiaj dzieje. Właśnie Krzysztof, jak nam zaproponował to prowadzenie tego webinaru, to ja właśnie najbardziej mówię, że się nie, wcale nie obawiam tego, co, o czym mam z wami rozmawiać, tylko o tym, że o to, że te sprzęty po prostu mogą zawieść. No zobaczymy, Iwonka się wylogowała, może drugi po raz kolejny i udaje się. Jeżeli nie, to ewentualnie może ja będę kontynuować. A ja tak przepraszam, Halina, bo ja napisałam do ciebie po imieniu, a ty widzisz, że piszesz mi przez pani, także może normalnie się do mnie Beatę, jeżeli nie jest to dla ciebie. Beata, nie wiem, czy będziemy tu jak tobie się uda, jak mi się uda. No bo temat jest nam obu znany. Słyszysz teraz? Słyszę, no. Słyszę. Słyszę. Ja cię słyszę. Ja po 3 minutach po prostu mi rozłącza. Nie wiem dlaczego. Miałam troszeczkę więcej szczęścia, dłużej się było widać. Skończyłyśmy na to. Myślę, że to będzie ostatnia próba. Jeśli tak będzie mnie wywalać, to chyba poproszę ciebie. Chociaż mówię, żadnej blokady tutaj nie mam i jest to po prostu bardzo interesujące, bo internet mam, to sprawdzam na dobrze, w takim razie ostatnia próba do spodzielenia, a jak nie, to zostawię to z bratą. No bo trzeba szanować jednak czas. Każdy tego czasu za dużo nie ma. Może się tak bardzo omówimy, ja mam głowę. Telefon, po prostu dasz mi sygnał na telefon i ja wtedy będę wiedziała, że mnie nie widać, bo takie przełączanie się stało sprawdzanie, czy ustami ruszam, to trochę nie jak się zera. Okej? Okay? Słyszę. Słyszysz mnie? Ja ciebie słyszę. Słyszę. No, okej. Okay. Ja ciebie słyszę. Dobrze. Proponowałam właśnie, jak ja zostanę wyłączona, żeby spróbowała pociągnąć ty, a daj mi po prostu sygnał przez telefon, że już straciłaś ze mną i widzę i pomnie, okej? Możemy się tak mówić? To jedziemy. Mamy więc klocek, mamy rysowanie kwadratu. Jest to rysowanie prostokąta. Wracamy do naszego skrycza. I teraz kwestia, jak z tego kwadratu zrobić prostokąt. Zawiązujemy do właściwości kwadratu i prostokąta. Pytamy, jakie
czym różni się kwadrat od prostokąta? No dzieci zauważą, że ta narysowana figura ma po prostu cztery boki równe, natomiast prostokąt składa się z dwóch boków dłuższych i dwóch boków krótszych. W związku z tym pytamy dzieci, czy można zmienić coś w tych skryptach, żeby nie robić nowego tutaj projektu. Dzieci zauważą, no, że nie pasuje nam ta czwórka, ponieważ prostokąt składa się jakby z dwóch boków dłuższych i dwóch boków krótszych. W związku z tym zamiast czwórki powinna być dwójka. Wpisujemy dwa. No i w związku z tym brakuje nam teraz dwóch kolejnych klocków. Klocki w ruchu, ponieważ mają być to dłuższe boki albo krótsze boki od tej wartości. W związku z tym może damy teraz 50, oczywiście kąt 50 i sprawdzamy, jak to działa. I mamy piękny prostokącik. Na tej samej zasadzie sprawdzamy kolejne figury geometryczne, czyli koło. Nawiązując do offline, pytamy dzieci, jak rysowały koło, a będąc na boisku, w jaki sposób wyglądał ich ruch, te obroty. Dzieci powiedziały, że te obroty generalnie były minimalne, jeśli chodzi o rysowanie koła. W związku z tym taki samo jak minimalna była w tym czasie ilość robionych kroków. W związku z tym minimalną wartością jest 1. No i teraz problem. Ile takich minimalnych kroków i minimalnych obrotów należy zrobić, żeby zbudować koło? Z właściwości koła wiemy, że jest 360 stopni, czyli musimy powtórzyć, puszczamy nasz skrypcik. Kotek oczywiście, ponieważ przesuwa się o jeden krok, jeden stopień, rysuje bardzo powoli. No i koło zostało narysowane. Kolejna figura, którą mógłby kotek nam narysować, jest to po prostokącie lub po kwadracie. Mianowicie pytamy, z ilu boków składa się trójkąt. Dzieci od razu odpowiadają, że wystarczy wpisać tu liczbę 3. Oczywiście ilość kroków też jest bardzo ważna. Kwestia obrotu. Nie wiem, czy można z dzieciom w tym wieku tłumaczyć, że żeby obliczyć, o ile obraca się nasz kotek, rysując trójkąt, trzeba by po prostu podzielić 360 stopni przez ilość kątów, które posiada trójkąt, czyli przez 3. 360 przez 3, czyli 120. I rysujemy. Powstał nam piękny trójkącik. Na tej samej zasadzie możemy rysować kolejne figury. Właśnie umiejąc obliczać kąty, dzieląc 360 przez ilość kątów. No powiedzmy, żebyśmy chcieli spróbować narysować teraz jakiś pięciokąt. 360 przez 5 to jest 72. I mamy tutaj piękny pięciokąt. Mamy sześciokąt, ośmiokąt. Liczymy przez, to będzie ile? 60, tak? Nie, 6 razy 8, 48, 45.
chciałam Wam powiedzieć, sprawdzam, czy nie widać, mianowicie Opel narysował tę figurkę w taki dziwny sposób. Dlaczego? Dlatego, że napotkał w pewnym momencie na krawędź, na brzeg i ta krawędź spowodowała, że on zmienił kierunek. Sprawdźcie to. Możemy to sprawdzić, zmniejszając liczbę kroków. I teraz figura jest idealna. Tak? Jeśli Wam coś takiego się zdarzy, zawsze trzeba o tym pamiętać, żeby to sprawdzić. Fajne rzeczy związane z rysowaniem są również na portalu e-nauczanie. Wystarczy wpisać tam nazwisko Piotra Szlagora. Patrzę, czy mnie słychać, czy widać. Moi drodzy, Piotr Szlagor to jest człowiek, który już rysowaniem z trecią w ogóle zajął się bardzo dawno temu. Jeśli choć dwa słowa wrzucicie w wyszukiwarkę, będziecie mieć piękne projekty. No to najprostsze też są labirynt, obracany kwadrat, które robiliśmy, okrąg, ale też są takie bardzo już tutaj zaawansowane. Te wszystkie rzeczy można sobie obejrzeć również na streszu. Gdyż na e-nauczaniu tego podejrzeć nie można. Bo jak widzicie, trzeba jeszcze kliknąć wtyczkę. Załadujemy projekt i sprawdzimy. Bardzo słychać mnie, bo ja już jestem. Bata! Halo! Bo ja siebie widzę i słyszę. Głośnik mi działa. Dobrze. Jest okej. Okay. Jesteśmy na M. Okej. Dobrze. Jesteśmy na M nauczaniu. To nagranie dzisiaj będzie bardzo udziwnione, bo to chwilę przełączamy na ekran, ale już jednak człowiek się. Tutaj mam wyszukany przez Was, przez wyszukiwarkę na Scratchu. On ma tutaj pseudo Piotr Szlak. Jeśli włączymy, będziemy wtedy mogli widzieć projekty, ale też będziemy mogli te projekty obejrzeć, bo to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak coś jest zbudowane. Rysowanie ze Scratchem. Włączymy sobie jakiś projekt. Macie okrąg. Macie też figury bardziej złożone. Batalan. To, co przed chwilą było. I oczywiście możliwość zajrzenia do środka. Jak widzicie, wszystko opiera się na zasadzie powtórzeń. Odpowiednich osobów. Nie wiem, na ile dzieci z klas 1-3 to wszystko łykną, na ile będą mogły tworzyć projekty zaawansowane. No, samo rysowanie jest dla nich na pewno bardzo fajne, chociażby takie najprostsze rysowanie. No to generalnie w porównaniu w analogii do offline'u, pytam dzieci, jak skończą rysować, co robią, no podnoszą pisek. Chodzi o to, żeby startując nawet projekt, jeśli przeniesiemy duszka, nie zostawił nam on śladu. Od końca jednego projektu do początku następnego.
No i takie fajne rysowanie, które zawsze wywołuje u dzieci efekt wow. To jest rysowanie, gdzie my generalnie rysujemy. Jest wtedy oczywiście czarny też klocek w kategorii pisarz, ponieważ to my rysujemy, to musimy tu już wybrać inny rodzaj klocka. Rysujemy przesuwając wskaźnik myszy. W związku z tym pytamy dzieci, który z tych klocków dotyczy wskaźnika myszy. Są to dwa klocki. Ustaw stronę wskaźnik myszy i idź do wskaźnik myszy. Możemy to przetestować i zobaczyć. Oczywiście musi być jeszcze określony ruch. Damy jakiś ruch. No i widzimy ten kotek jakby do tej myszy szybciutko dobiegł. Nic dalej się nie dzieje. Dlaczego się nie dzieje? Żeby robił to cały czas, powinien być klocek zawsze. Sprawdzamy. Zobaczcie, on jest jakby przyklejony do tego wskaźnika myszy. Ten ruch jest taki mało płynny. Patrzę, czy mnie widać i słychać. Znowu chyba mnie nie widać. Widać i słychać. Tak. Teraz przez chwilę nie widać Cię, Iwonko. Już będzie okej. Jest okej, tak? Okej. Następny klocek, o którym mówiłam, to jest ustaw stronę, wskaźnik myszy. Oczywiście, że mieliśmy tą pracę, no to okej. Tak? Nie widać portfitu. No to pięknie. Jednak współpraca być musi. Moi drodzy, nie wyobrażam sobie dzisiaj w obliczu takich problemów technicznych prowadzić zajęcia samej. Bo jednak ktoś musi wołać, że coś nie wiedziała, tak? Jest okej, tak? Dobra. A słychać też? Słychać. W takim razie pokazuję, w jaki sposób będzie działał ten drugi klocek. Zamiast iść do, to dajemy klocek tutaj w stronę. I zobaczcie, w tym przypadku ruch będzie bardzo płynny. Oj, 100 kroków, nie zauważyłam tego wszystkiego. Moi drodzy, właśnie, no to wszystko, tak, widzicie sami, nie można się błędami stresować, chyba, że to są problemy techniczne, raczej tym troszeczkę, te problemy trochę wybijają z rytmu, natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy, które nam się zadzieją, skreczu, one nam tylko pomagają, dlatego że pozwalają zobaczyć, co się stanie, gdy włożymy klocek, który nam nie odpowiada. Można oczywiście tu też pomanewrować kolorem, zmienić może rozmiarem też. No i zobaczcie, jaki piękny efekt będzie. To jest właśnie, patrzę, ten efekt wow, który dzieciom się bardzo podoba. Myślę, Dawko, że oddam zaraz sobie głos, bo te figury już są narysowane. Jeśli ładnie będzie wszystko wyglądać, jeśli nie będzie zrywać, to po tym twoim projekcie spróbuję jeszcze troszeczkę może powiedzieć o. Dobrze? Dobrze.
Dobrze, okej. Lata. Halo. Dobrze. To mogę go wyłączyć. Tak, tylko. Ja Ciebie słyszę tylko bardzo z opóźnieniem przekazuję. I wzajemnie, ja też z opóźnieniem. Dobra, jakoś mi może wrócić. Chciałam, żeby pokazałam jeszcze piękny projekt związany z ortografią. Natomiast widzę, że nie może w ogóle się włączyć. Powinna być. No już napisałam do szefa o naszych problemach, bo jeśli to tak będzie dalej stało, to nie wiem, czy jest sens tak długo uczestników tutaj trzymać. Dawko. Halo, halo.
No ja wiem, no pewnie to byłoby denerwujące. No pewnie to dla mnie też byłoby denerwujące. Nie słyszę, Iwonkas. Tak, nie słyszę, Iwonkas. No ja wtedy też ciebie słyszę, że tak, że jeśli się szatnia obecnie, będziemy próbować dalej to ciągnąć, chociaż no jakość tego wszystkiego, bo pomstę do nieba dzisiaj. Trzeba generalnie się zapytać, czy wynika z odległości, a już bardzo, bardzo daleko, ale bez przesady. Mówić, jeśli mnie słychać. Da, to w ogóle się nie dało tutaj do programu. Program po prostu ją sygnalował. W takim razie, jeśli mnie widać i słychać, powiem troszeczkę o tym kopom. KOP-OP, czyli platforma, na samouczki już wcześniej wspomniałam. Te samouczki są bardzo rozbudowane, już można korzystać na godzinie kodowania albo w wszelakich innych akcjach programistycznych. Przeczytam, że głos przerywam. Można zrozumieć, czy nie można. Bo jeśli nie można, o, już tutaj widzę korespondencję z szefem. Ekran i skaner będziemy pokazywać. Dobra, ja mam. Dobra, ja mam. Próbowałam teraz włączyć współdzielenie ekranu, żeby
pokazać kod. O! Ale niestety znowu mieliło. Widzę, że tobie też mieli. I nawet ciebie nie. Ale słyszę cię, a ty mnie słyszysz? Tak, wyłączyłam kamerę i będę tylko, będzie mnie słychać, że może to coś pomoże, ale nie mam pojęcia. Ale nie mam pojęcia. Okej. Tylko i tak nie chcę pulpit się pojawić, widzę. Nie chcę. Może faktycznie wyłączę też kamerkę i spróbuję swój załadować troszeczkę tym kątem. Zajrzyj na nasz. Krzyś mówi, że jeśli jest tak bardzo słabo, możemy zakończyć, uczestnicy będą mieć zaliczoną. Tego nie przeskoczymy. Okej? Dawco? Tak. No próbujemy jeszcze, Iwonko, próbujemy i zobaczymy, czy nam się coś uda, czy nie, ale chciałam, żebyś no właśnie przeczytała tą informację, bo... Nie wiem, czy to... Tak słyszę. Dobra, słuchajcie, jeszcze chwileczkę, jeżeli nie, to będziemy, że tak powiem, kończyć. Nie jesteśmy w stanie przeskoczyć dzisiejszych problemów technicznych. A spróbuję jeszcze raz. Informacje, czy mnie słyszycie? Dawka? Przerywam, tu mu pisze Olga. Tam? Krzyś mówi, że mamy że możemy zakończyć, bo do jakości jednak jest bojąca. Uczestnicy na pewno są bardzo zbulwersowani, ale zaliczenie będzie. Okej. Także moi drodzy, dziękujemy wam za cierpliwość. Dziękuję wam za te nasze dzisiaj przerwy. Dziękujemy za wspólne spotkanie. Generalnie mogłabym jeszcze spróbować Dziękuję Asiu, że niekoniecznie zbulwersowałam. Słuchajcie, przykro nam bardzo, że tak się skończyło. Ale niestety nie mamy na to wpływu. No w takim razie powolutku myślę, że nie wiem jak to zrobić, żeby to rysowanie jednak zawsze było gdzieś na tej platformie. Może pomyślimy jakoś nabrać. No twój generalny projekt był do końca. A rysowanie, no to jedynie poprzez projekty można podejrzeć.
chyba jedynie. Najważniejsze było to, co chciałyśmy powiedzieć, że ważne, że te dzieci trzeba nakłonić do tego, żeby chciały bawić się, eksperymentować. Nie mówcie nigdy, że coś robią źle, błędnie. O Boże, Boże, jak daleko. Zostało nam tylko pisanie, Dorota. Dorota, Beata. No niestety. No niestety. No niestety. Nic na to nie pamiętam. Nawet nie wiem, czy sobie screena zrobiłam. Zaraz spróbuję jeszcze się połączyć, żeby sobie screena zrobić chociaż. No nie. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie było. Chyba nikomu się. No ja nie wiem, czy to jest jakiś, ale rozumiem, żeby jedna z nas miała problem z internetem, ale obydwie na raz to jest coś. No. Ewa pisze, musi być pierwszy raz. Ale dlaczego na nas trafiło? Ewunia, byle ostatni, to był ja. Dziękujemy wam, moje drogie. Żegnamy się z wami. Mamy się z wami. Ale jeszcze 14 osób jest, chociaż nie, zawiesiła się data. Zakończymy nagrywanie, nie?